Michał Orkowski po gali PLMMA 78 w Wilanowie. Michał, no tym razem się nie udało. No niestety nie. Parę błędów popełniłem, które zaważyły na tej walce i niestety tym razem się nie udało. Jak to jest z twoim rywalem, z Filipem Toe? On z jednej strony jest mega niewygodny ze względu na swoje gabaryty i jak już, że tak powiem, brzydko uwali się z góry, to ciężko jest go ze siebie ściągnąć, a z drugiej strony jednak można było liczyć na to, że na przykład szybko się wypompuje i będziesz mógł zdobyć nad nim przewagę w drugiej, trzeciej rundzie. Jak wyglądał przebieg walki? Twojej perspektywy. No, mi też trochę zabrakło siły i może też ze względu na niepełne przygotowania, ale nie chcę zwalać tu, ale też jestem na lekach, niestety zdrowie też, no nie jestem w pełni zdrowy, ale no po prostu błędy, no moje błędy, był plan taki, żeby trzymać walkę w stójce, dawałem się obalać, wiedziałem, że ja teraz zbijam do półciężkiej, więc to jestem ponad 20 parę kilo lżejszy, wiedziałem, że jeżeli pozwolę się obalić, to będzie problem, no i to się stało, no był problem. Michał, ja jestem zły na ciebie, bo generalnie narożnik ci krzyczał lewy, podbródki. Lewy był bardzo rzadko. Chciałeś walczyć w stójce, a nie mogłeś go utrzymać na dystans. Nie widzisz, że brakowało właśnie tego lewego i dałeś się dwa razy co najmniej dwa razy na taki mocno obszerny prawy, sygnalizowany, ciągnięty prawie od butów. No tak jak mówię, no błędy i też nie zagrało chyba też zdrowie do końca, tej reakcji nie było taka, jaka powinna być i to na to odejście i też te lewe powinny być o wiele właśnie, tak jak powiedziałeś, o wiele częściej, ale no nawet nie miałem siły wyprowadzać, nie wiem, po prostu za mało zdrowia, no. Największy problem właśnie brak kondycji, bo widać było, że masz pomysł, że chcesz w stójce walczyć, ale później troszkę jakby z sił upadłeś. Tam wszedł ładnie jeden podbródek, mocno soczyście, że tak powiem. Właśnie, nawet dwa poczułem bardzo, ale no nie sądziłem też, że powiem, że nie sądziłem, przecież to gadałem z trenerem Filipa, że ma tak twardą głowę i też, bo no byłem pewien, że chociaż się zachwieje, a on stał twardo i właśnie trener Chmielewski powiedział, że ustawili mu psychikę, że bo wcześniej po tym już by się zasłaniał, już by się cofał, a tutaj nawet jak dostanie, to kazali mu stać za wszelką cenę, no i faktycznie no to mu się udało, bo byłem zaskoczony, że nawet się nie zachwiał, bo naprawdę parę ciosów wyszło bardzo soczyście, a na nim jakby nie zrobiło to wrażenia. No ma bardzo twardą głowę i może też trochę tego nie doceniłem, bo powinienem zrobić pełne przygotowania. No. Czyli to utwierdza się w przekonaniu, że jednak półciężka. Tak, no ja teraz zbijam na pewno do półciężkiej, bo jednak przewalanie się z ponad 20-kilowymi, ponad 20 kilo cięższymi zawodnikami, no to jest ciężki kawał chleba, zwłaszcza, że no ja jeszcze muszę pracować nad tą obroną sprowadzeń, tak? Także no nawet jak no i ciężko się wydostać spod takiego gościa, także no będę zbijał, to nie jest moja waga, nie jest moja waga. Michał, wy się znacie z Filipem, to nie jest pierwszy raz, kiedy weszliście razem do klatki, sparowaliście razem. Myślisz, że to, że znacie swoje możliwości, miał też wpływ jakiś na przebieg tej walki i czy stąd wzięło się to kolanko, którego spróbowałeś mu na głowę? Znaczy, to kolanko ja sobie, ja planowałem osobiście nawet, że tak no, z trenerami trochę tak tego nie mieliśmy nie ryzykować. No błędem był też, mogłem ponowić to kolano, błędem był high kick, którego spróbowałem pod siatką, bo już czułem, że seria weszła ładna i powinienem pociągnąć to rękoma albo no obejść z drugiej strony jakieś sierpy, a ja spróbowałem high kick, po którym wylądowałem znowu na ziemi. On się na mnie uwalił i wydaje mi się, że ta akcja przeważyła właśnie na losu walki, bo jakbym przytrzymał w stójce jeszcze po tamtej akcji, to pewnie ta runda byłaby wygrana i może mniej bym się spompował. I może by to inaczej wyglądało też w trzeciej, ale no niestety mój błąd. Twoje ostatnie pojedynki odbyły się pod egidą Babylon MMA. Jak wygląda teraz twoja sytuacja kontraktowa, współpracy właśnie z Babylonem, z PLMMA? Zobaczymy, no jak te dwie organizacje jeszcze po tej nieudanej walce, po tej farsie będą chciały ze mną współpracować, to się cieszę, ale no nie wiem, ja chcę walczyć, tak jak już mówię, w półciężkiej, jestem właśnie w trakcie zbijania, także chcę na co dzień ważyć 98 kilo, żeby też tak dużo nie ciąć i jeżeli będę miał propozycję, okazję, to będę bardzo wdzięczny.
Zapytam Cię jeszcze o Twojego byłego rywala Szymona Kołeckiego. Jesteśmy tydzień po jego debiucie w organizacji KSW. Powiedz mi, czy takiego przebiegu walki spodziewałeś się właśnie między Szymonem a Mariuszem Pudzianowskim? No tak, wiedziałem, że jak Szymon złapie Mariusza i go obali, to będzie miał problem. No, nie powiem, tak jak powiedział Mirek Ogniński, pękła noga, ale wiem doskonale, że jakby nie było tej kontuzji, to Szymon ma tak ciężkie ciosy z góry, że prawdopodobnie skończyłby tą walkę. Czy zgodzisz się z twierdzeniem, że Szymon, nawet gdyby nie było tej kontuzji Mariusza, to tą pierwszą rundę wygrywał? Tak, wydaje mi się, że tak, jak najbardziej. Okej, Michał, ja Tobie życzę szybkiego powrotu do zdrowia w takim razie i następnej udanej walki. Bardzo dziękuję.